Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj królową będzie spódnica midi. Ja tą swoją, którą tutaj już widzicie, kawałek jej, mam z Reserved. Ona jest niestety już niedostępna, bo ja ją kupiłam chyba 2 lata temu. Jest materiałowa bawełniana na gumce tutaj w pasie i wydaje mi się, że to jest jedna z wygodniejszych opcji, jeśli chodzi o jakby rodzaj zapięcia, dlatego że po pierwsze, czy się najemy bardziej, to ona nam tutaj pomieści większy też najedzony brzusio. Poza tym bardzo łatwo jest wrzucać czy wkładać do niej pod spód różne rzeczy, bo ona się po prostu tutaj naciąga. Ta jest bardzo przyjemna, ona jak widzicie jest czarna w takie jasne kwiatki, natomiast spódnic takich midi, czy takich jak ta moja, czy gładkich, czy w kwiaty, czy kropki, czy plisowanych, jest cała masa w sklepie. Ja wcześniej raczej nie sięgałam po tą długość zbyt często, natomiast tą spódnicę jakoś polubiłam i chociaż może nie chodzę w niej super często, to chciałam ją trochę ruszyć nią bardziej i zrobić sobie kilka takich zestawów, z którymi mogłabym ją łączyć. Jak widzicie tutaj na wieszaku, nie ma żadnego szaleństwa. Wszystkie te rzeczy, których dzisiaj użyję, są dosyć proste i tak jakby klasyczne. Bo mamy tutaj romaneskę, czyli kurtkę skórzaną, brakowało mi słowa, czarną, takim dosyć krótką, a do tej spódnicy fajnie wygląda. Czarna marynarka, mamy basicowe koszulki, czarną, białą. Tutaj mamy taki, ja mam teraz na sobie też taką koszulkę na ramionczkach, jak widzicie. Będzie biała koszula, szara bluza, mam tutaj też taką nową dla mnie bluzę, ona jest bardzo fajna, jest cały czas dostępna z myszką Miki, taką dużą tutaj na plecach i taką mniejszą tu na froncie. Ją również mogłabym spokojnie do tego ubrać, ale tutaj Wam mogę zdradzić, że ona jest jeszcze mokra, dlatego użyjemy sobie tutaj bardziej tej szarej, ale ta też się będzie tutaj gdzieś przewijała w jakimś jednym zestawie. Jest też tutaj na końcu, nawet nie widać, kurtka jeansowa. Także są to takie rzeczy, które wydaje mi się, że warto jest mieć w szafie, dlatego że one będą się, czy przydadzą się do wielu różnych innych też stylizacji. Postawiłam na taką klasykę, dlatego że ja się w takich rzeczach najlepiej czuję i też wydaje mi się, że ta spódnica jest wtedy jakby taką właśnie królową, najbardziej przykuwającym elementem, znaczy wzrok elementem. Buty, aha, jeśli chodzi o ubrania, no to wszystkie te rzeczy, które będą jeszcze fizycznie dostępne Wam podlinkuję. Natomiast część z nich ja już w swojej szafie mam od lat. Natomiast uważam, że to są tak proste rzeczy, że w sklepach, jeśli nie taka kurtka, czy ta marynarka konkretna, to na pewno znajdziemy, czy znajdziecie jakieś zamienniki. Co jeszcze? Buty. No buty będą w sumie 4 pary. Chyba wszystkie jeszcze są dostępne, więc też będziecie miały linki. Nic skomplikowanego, film też pewnie nie będzie długi. Ja Was zapraszam do oglądania i jednocześnie też się z Wami żegnam, bo już reszta będzie tylko z przyjemną muzyką w tle. Ciekawa jestem, czy wynosicie spódnicę midi albo maxi, czy sukienki właśnie latem. Ta moja spódnica jest też może kwestia kolorów dosyć stonowanych, ale ja ją również noszę czy jesienią, wiosną, czy nawet zimą do rajstop, kozaków, jakichś botków. Także ona jest dla mnie takim elementem całorocznym. Tym miłym akcentem ja się z Wami w tej chwili żegnam. Was zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba i że widzimy się w kolejnym.